Witam wszystkich bardzo serdecznie, Jonasz z tej strony, witam w wersji 0.47. W tej wersji głównie poświęciłem czas na dodawanie elementów trójwymiarowych do gry, tak aby otoczenie bardziej przypominało pustkowia, takie, które faktycznie znamy z gry Fallout 2. Także myślę, że dołożyłem kilka cegiełek, żeby to tak właśnie wyglądało. Też zacząłem się w międzyczasie troszeczkę więcej uczyć na temat 3D Studio Max, na którym pracowałem, tworząc te obiekty. Oczywiście nie wszystkie tworzyłem od podstaw, niektóre pobrałem z internetu jako darmowe i je troszeczkę przerobiłem pod rozdzielczość tej gry. Także zapraszam do tego, aby zobaczyć, jak to wygląda. Szybko zrobię postać. I najpierw sobie przejdziemy do wioski Arroyo. No więc jak widzicie, zmieniłem nieco teksturę tej oto studni z poprzedniej. Uważam, że teraz wygląda ciut troszeczkę lepiej, bo w takiej kolorystyce w oryginalnej grze studnia była. I teraz przejdziemy sobie do Klamath, żeby zobaczyć więcej modeli 3D. Ok, jesteśmy w Klamath. Jak widzicie, pierwsze modele, które dodałem, wyglądają w taki sposób. Musiałem poprawiać kilka razy tekstury, żeby były takie oto pixel artowe, żeby pasowały do całego wystroju tej gry. Proszę bardzo, tu jest model auta. Nie ja go modelowałem, użyłem tego modelu z sieci, zmniejszyłem tylko jego ilość poligonów, trójkątów, żeby bardziej wpasował się w ten kwadratowy świat. Również zmniejszyłem jakość tekstury, żeby bardziej pasowała. Myślę, że teraz jest ok. Przejdziemy dalej do innych lokacji. Na przykład wchodząc tutaj. Jest nowych kilka elementów. Tutaj mamy wannę. Tutaj mamy nowe łóżko. Krzesełko. Wejdziemy do Bucknerów. Tutaj proszę bardzo. Krzesełka drewniane, stoliczki. Tutaj umeblowanie z komputerem. No, myślę, że jest trochę za duże, to później zmniejszę. Tutaj proszę bardzo, jakiś zniszczony stolik. Chodźmy dalej. Tutaj mamy u bliźniaków pomieszczenie. Też możemy zajrzeć. Takie oto stoliczki barowe. Krzesełka. Wejdźmy sobie tutaj. Coś jest. O, kuchnia. Zmieniłem model latacza na najlepszy, jaki mogłem. Teraz jest zupełnie trójwymiarowy. Zwróćcie uwagę. Tak wygląda. Dobra, chodźmy stąd. O, chodźmy tutaj. Tutaj też krówki mają wanny. Taka oto lodóweczka. Jeszcze wam coś pokażę. Tutaj byliśmy. Okej. Nowe modele łóżka. Jak widzicie,
pokażę wam jeszcze jedną ciekawą rzecz. Kombinowałem trochę z modelami 3D i z oryginalnymi grafikami z gry Fallout. Próbowałem kilka przekształcić za pomocą sztucznej inteligencji. Niektóre widzieliście, że wyglądają fajnie. Natomiast niektóre bardzo zabawnie. Te kamienie dość ciekawie wyszły. To również całkiem nieźle zostało odtworzone, tylko należy zmienić barwę tekstury. Tutaj mamy coś takiego. No to jest zupełnie nieudane. Namiot. Zobaczmy sobie z bliska, jak to wygląda. Niech wczyta model. Ogólnie odtworzenie kamieni jest fajne. Trochę barwa tekstur jest zupełnie inna. Te kamienie wyglądają całkiem fajnie. Zwróćcie uwagę, że tu jest ten większy kamień, prawda? Ten i te trzy u góry. Całkiem nieźle to odwzorowało. Tutaj mamy tutaj duży kamień, tutaj te dwa, proszę bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Tutaj mamy taki pompę. No tak to wygląda, średnio wygląda jak pompa, nie wiem co to jest, generator, który ten generator wygląda na bardziej zniszczony niż w grze. Znowu mamy kamienie. Akurat tutaj taką propozycję dostałem. Całkiem nieźle. Tekstury są mocniej odwzorowane niż sam model. Namiot bardzo śmiesznie wyszedł. O, w ten sposób. Natomiast muszę wam powiedzieć, że jakby ktoś nie miał jakiegoś specyficznie określonego celu, to mógłby te modele spokojnie sobie wykorzystać w własnej grze. Tutaj mamy przyczepę. Ale coś takiego wyszło. Myślę, że ten model generowania obiektów 3D, ta sztuczna inteligencja jak najbardziej ma potencjał. Cały czas, w momencie kiedy ja robiłem te modele, miałem wersję 1.2 Turbo, teraz już wyszła 1.3, także myślę, że wkrótce, kiedy ten model 1.3 będzie przetestowany, modele będą lepsze, także to narzędzie jest cały czas rozwijane i myślę, że będzie to dawało wkrótce dobry wynik. Ja chciałem podziękować wszystkim, tak na koniec, którzy oglądają ten film, którzy dają łapkę w górę oraz wszystkim, którzy wspierają ten projekt na Patronite oraz na Patreonie. Jeśli chcecie wesprzeć w komentarzu moją pracę, dajcie lajka po minucie trwania tego filmu, aby algorytm wiedział, że ktoś, kto oglądał, da łapkę w górę. To będzie dobry, zielony sygnał dla niego, że ten film jest cenny, że wam się podoba. Jeśli chcecie skomentować, prosiłbym o minimum 7 wyrazów w komentarzu. Wówczas wtedy algorytm jeszcze bardziej polubi te materiały i będzie proponował innym użytkownikom YouTube'a tego typu filmy. Także mam takie dwie prośby. Także to tyle w tym materiale i do następnego odcinka. Na razie, cześć.